rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f, przy czym f od 0 to jest minus 2 i f od 1 to jest 0. Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem początku układu współrzędnych. Funkcja g jest określona wzorem. Czyli zobaczmy, wiemy, że funkcja g jest symetryczna do funkcji f względem środka układu współrzędnych. Czyli w szczególności, na przykład tę jedynkę, ten punkt o współrzędnych 1, 0, możemy symetrycznie względem środka układu współrzędnych odbić na drugą stronę w to miejsce. I przez analogię minus dwójkę odbijemy sobie tutaj na dwójkę, odbijamy względem tego punktu. I powstaje nam taka oto prosta. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magia-matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. I co my o tej prostej możemy powiedzieć? Ona jest na pewno równoległa do funkcji f od x, no i przechodzi przez te dwa charakterystyczne punkty. Ten punkt ma współrzędne 0, 2, ten ma punkt współrzędne minus 1 i 0. Mamy teraz jakieś dwa punkty, nazwijmy je a i b. Wyznaczmy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Punkt A to jest minus 1, 0. Punkt B to jest punkt o współrzędnych 0 i 2. Piszemy Y to jest AX plus B. No i sobie podstawiamy po kolei punkt A za X minus 1 za Y 0. Czyli 0 to jest A razy minus 1, czyli minus A plus B. Pod spodem 2 i za X stawiamy 0, czyli A razy 0 to jest 0. Plus b, czyli mamy po prostu b. Podkreślamy, odejmujemy, za b wstawiamy dwójkę, bo tutaj mamy 2, to się równa b, czyli w to miejsce można wstawić 2. I mamy, że 0 to się równa minus a plus 2, gdyż za b wstawiliśmy 2. Minus a przerzucamy na lewą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy a to się równa 2. Czyli równanie prostej to będzie y równa się 2x plus 2. To jest nasza funkcja g. O takim oto wzorze. Czyli g od x też można zapisać, to jest 2x plus 2. Poszukajmy takiej odpowiedzi. Odpowiedź A. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/mrciupi. Do zobaczenia.